Podczas mojej przygody z YouTube'em zazwyczaj skupiam się na takich najnowszych partiach, żeby pokazywać wam co tam dzieje się u Hikaru, Carlsena czy też Dinga. Natomiast rzeczą, którą troszeczkę można powiedzieć, że zaniedbałem, są partie starych mistrzów i chciałbym do tego wrócić, ponieważ wydaje mi się, że zarówno dla was, jak i dla mnie, taką najciekawszą rzeczą mogą być takie partie, gdzie zawodnicy grali trochę bardziej na czuja. Nie znali wariantów do 40. posunięcia, nie znali yy, oceny silnika takiej obiektywnej w miarę, tylko grali na wszystko to, co mieli w głowie. I chciałbym rozpocząć taką serię, która będzie się pojawiała w miarę często, a mianowicie partie starszych mistrzów czy starych mistrzów. Także jeżeli Was to interesuje, to dajcie znać, przeczytam komentarze. Natomiast rozpocząć chciałbym to. Od chyba jednej z najbardziej legendarnych partii w historii Szachów rozgrywanej przez jednego z najbardziej legendarnych szachistów, a mianowicie przez Bobiego Fischera. I mówiłem wam o tej partii podczas mojej serii o Mistrzach Świata, gdzie ta partia w zasadzie jest zawarta. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze ja się na tyle zmieniłem, że mogę nagrać to jeszcze raz, a po drugie, tamto było nagrywane na streamie, więc wiadomo, trochę inaczej to było niż na YouTubie. Także zachęcam do oglądania, zachęcam do zostawiania łapki w górę i suba. Będzie mi bardzo miło, a wam się będą moje filmy jeszcze częściej. Wyświetlać. No i przechodzimy już do partii. To, co jest warte zauważenia, to to, że Bobby Fisher w przypadku rozgrywania swojej legendarnej partii, miał lat 13. Co jest może trochę smutne dla nas, ale w końcu geniusz. Grałem z Donaldem Byrne, czy Byrne, nie wiem, też silnym amerykańskim zawodnikiem. No i tutaj nastąpiło skoczek F3. Skoczek F6, C4, no i po kilku ruchach przeszliśmy do pozycji w sumie z gambitu hetmańskiego. Nastąpiła raszada, no i goniec F4. I czarne w tej pozycji mają dwa podejścia. Mogą zagrać ruch D6 i po ruchu E4 w sumie to przechodzimy do, takiego, do takiej um, obrony królewsko-indyjskiej. Albo mogą zagrać ruch D5 i przechodzimy do Grunfelda, ponieważ jeśli nastąpi bicie, bicie, no to mamy pozycję w zasadzie z Grunfelda. Grający białymi zdecydował się zagrać ruch Hetman B3, nastąpiło bicie, bicie i C6. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj już widać, że podejście zawodników w te 50 parę lat temu, partie z roku 1956 było zupełnie inne niż nasze podejście. Ponieważ tutaj nawet ja. Znam teorię i wiem, że na ruch Hetman B3 najlepsze jest zagranie ruchu C5. Pomimo tego, że nie znam Grunfelda, to gdzieś tam się natknąłem, kiedyś tam się go uczyłem i tak dalej, i tak dalej. Oni tego nie wiedzieli. Zagrali bicie na C4, C6, no i tutaj białe uzyskują całe centrum. Dlaczego więc ludzie w ogóle tak grają? Po co istnieje obrona Grunfelda? Skoro białe mają wyprowadzone wszystkie centralne pionki, kontrolują całe centrum, wystarczy, że zagrają tak i tak, i będzie wszystko w porządku. No, ludzie tak grają. Dlatego, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że można to centrum będzie atakować kiedyś, czy to ruchami C5, czy to ruchem E5, czy to po prostu figurami wywierają, wywierając presję na figury. Przeciwnika, które tego centrum bronią. Wy raczej Grunfelda nie grajcie, bo jest to skomplikowane. Natomiast zawodnicy nawet na poziomie 2750 w taki sposób nawet po dziś dzień grają. Nastąpiło Skoczek D7, białe zagrały wieża D1, Skoczek poszedł na B6, Hetman C5, Goniec G4. I to jest niesamowite. I to też jest znak czasów, ponieważ trudno jest sobie wyobrazić, żeby dzisiaj na poważnej, klasycznej partii zawodnik, będący jednym z najlepszych zawodników w kraju i to w Ameryce. Po jedenastym ruchu miał totalnie przegraną pozycję. Natomiast tak właśnie się stało, ponieważ to, co białe powinny zagrać, to oczywiście goniec E2. Myślę, że Was nie zaskoczę, nie? No i tutaj partia mogłaby się potoczyć w ten sposób, że gramy tak, hetman gdzieś tam odchodzi, dochodzimy do ruchu E5, no i nawet jak przeciwnik to zbije, nie możemy tego odbić, ale możemy zagrać wieża E8, prędzej czy później tego pionka odbijemy. Prawdopodobnie ta partia tak by się po ruchu goniec E2 potoczyła. Natomiast białe miały inną ideę. Białe zagrały ruch goniec e 5 co jest jak najbardziej sensowne. W sensie już może grozić jakieś E5. Zauważcie, że z pionkiem na E7 będą kłopoty. Bicia nigdy się nie boimy, no bo czego mielibyśmy. Czarne będą mieć, znaczy białe będą mieć parę gońców. Czarne oddają te parę gońców. Więc spoko. Tylko tutaj rozpoczyna się kombinacja, która praktycznie trwa do końca partii. I to jest niesamowite. Ponieważ Bobby Fischer w tym momencie zauważył, że ten pionek jest słaby. I można zagrać ruch skoczek A4. I samo w sobie nie jest to tak jakby całość kombinacji, nie? To nie jest tak, że białe to podstawiły. Prawdopodobnie białe widziały, że grozi skoczek A4 tylko policzyły, że po Hetman E3, A3 wszystko jest w porządku. Natomiast okazuje się, jeszcze dodam, że po biciu skoczek E4, jak nastąpi bicie na E7, bicie, bicie i bicie, no to ta pozycja jest w zasadzie z takiego strategicznego punktu widzenia przegrana. Ten pionek poleci, goniec wisi, to grozi, ten pionek jest słaby i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko trzeba było policzyć, prawdopodobnie pan Donald to policzył, zagrał ruch Hetman A3, no i wydaje się, że wszystko jest w porządku, ponieważ jeżeli nastąpi bicie, bicie, to czarne nadal nie mogą Mogą tego pionka bić, ponieważ grozi goniec E7. Tylko tak, jakby dalszą częścią kombinacji było to, że czarne tego pionka zbić jednak mogą. I <laughs> nawet komputer na początek nie jest przekonany. To znaczy, komputer mówi, że tutaj pogoniec E7 czarne powinny zagrać Hetman D5. Oddać tutaj, tutaj, odejść sobie Hetmanem, i wszystko jest w porządku. Natomiast Bobby Fischer zagrał nawet lepiej niż sugeruje komputer, ponieważ w tej pozycji zagrał on Hetman B6. Nastąpiło goniec c4, po biciu nastąpiłoby goniec f8, no i nagle hetman b3 zawsze możemy to zbić. Jak przeciwnik to zbije, to odbijamy, jest spoko, mamy bardzo dużo presji. Przeciwnik nie może tego zbić, bo goniec b4 zauważcie, ile tutaj jest taktyk, które ci zawodnicy musieli widzieć i im tego nie pokazał komputer. Oni to policzyli podczas partii i to jest piękne. Y Dlatego w tym wszystkim białe zdecydowały się zagrać ruch goniec C4. Jeżeli białe miałyby jeden od ruch więcej, mogłyby sobie, tak wiecie, hałsnąć się powietrzem i zagrać Roszada, to ich pozycja jest ok. Natomiast tego ruchu nie będą mieć, ponieważ teraz czarne znowu przechodzą do ofensywy. Skoczek C3. Grozi wzięcie wieży. Nie do końca można to odbić, ponieważ po ruchu wieża A8. Odbijamy figurę, no i mamy tutaj już po prostu piąka więcej. Mamy parę gońców, totalnie wygrana pozycja. Dlatego białe zagrały ruch goniec C5. I nie rozmawiałem z panem Donaldem Byrne, ale strzelam, że on widział po prostu do tego momentu całą tę kombinację i stwierdził, że jest ok. Bo zauważcie, wisi Hetman, a Hetman nie ma gdzie odejść, żeby bronić tego skoczka. Czarne widocznie pomyliły się. Bobby Fischer się pomylił, podstawił figurę. Prawdopodobnie tak myślał pan Donald. Tylko, że tutaj mamy dalszą część kombinacji i będę to zaznaczać. To nie jest tak, że ta pozycja się pojawiła. Bobby Fischer to wszystko musiał widzieć, grając wcześniej ruch skoczek A4. Bo gdyby tego nie widział, to by tutaj przegrał prawdopodobnie. Bobby Fischer tutaj święci swojego hetmana, grając ruch goniec E6. I to jest błęta całej tej kombinacji. Po pierwsze, jeśli nastąpiłoby hetman C3... To możemy zbić i po odbiciu bijemy, no i przechodzimy do takiej końcówki, która jest po prostu wygrana. Ta wieża to jest zdechlak. Ten skoczek no, jest spoko, ale jest gorszy od tego gońca. Mamy pionka więcej, ten pionek będzie zawsze słaby, i tak dalej, i tak dalej. Także bić na C3 nie można. Jeżeli nastąpiłoby bicie tutaj, no to ta przekątna jest bardzo bolesna. Gramy Hetman B5, no i tutaj moglibyśmy być świadkami. Historycznie bardzo ładnego mata, gdzie czarne święcą swojego Hetmana i matują skoczkiem króla, który jest pomiędzy dwoma wieżami. Piękna sytuacja. No ale pokazałem wam wszystko po zabiciem Hetmana. Czarne mogły stwierdzić, znaczy białe mogły stwierdzić, no dobra, panie Fischer, ja sobie odejdę królem na G1. Nie jest to najpiękniejszy król w historii szachów, ale z drugiej strony mam Hetmana więcej. I jeżeli ty zbijesz, to ja biję na C3, no i to jest Hetman wzorem za gońca. Króla zaraz sobie poprawię. Ale nie jest to wszystko takie proste, ponieważ Bobby Fisher znowu policzył trochę dalej. Bobby Fisher zobaczył, że tu może zagrać skoczek E2, skoczek D4, wrócić, wrócić. Król musi cały czas chodzić w kółko, bo to są jego jedyne legalne ruchy i dopiero teraz odbija. Jaka jest różnica? Jak sobie wrócicie, to zauważcie, że jak teraz zbijemy, stoi tutaj pionek i goniec go bro nie broni. Dlatego ważne było wtrącenie całej tej sekwencji, dopiero teraz zagranie w taki sposób. Wieża, hetman B4, no i tutaj jeszcze wieża A4 duszenie tego Hetmana, żeby nie był on zbyt aktywny. Hetman zbił pionka, ale teraz skoczek D1? I nagle po kombinacji, która w zasadzie trwała jakieś 14 posunięć, mamy pozycję, w której czarne mają wieże i dwa gońce, a białe mają Hetmana. No, i dodatkowo czarne mają jeszcze jednego pionka więcej. Także grający białymi zdecydował, "OK, uciekam, ale teraz wieża A2. Te gońce, zauważcie, jak mocno strzelają. Król uciekł, ale to skutkuje stratą kolejnego pionka. Nastąpiło wieża E1, no i tutaj znowu, można by było sobie pomyśleć, nie chcemy wymieniać wieży. Ale Bobby Fisher zdał sobie sprawę z tego, że w tej pozycji przeciwnik ma Hetmana, który nic nie może zrobić, i skoczka, który jest na E1, a wszystkie figury pełnią bardzo dobrą swoją funkcję. Ten goniec broni króla, pozostałe figury po prostu będą atakować. Goniec idzie na D5. Ten skoczek nigdy nie będzie mógł wyjść, bo nawet jak będziemy chcieli, to to po prostu zbijemy, skonsolidujemy pozycję i wygramy. Eee, nastąpiło skoczek F3, no i tutaj czarne stwierdziły, a jednak wolę najpierw wrócić tym skoczkiem. Nastąpiło Hetman B8, nie chcemy stracić tego pionka, także B5, H4 H5, żeby nie było tutaj żadnych sztuczek. Nastąpiło jeszcze skoczek E5, ale tutaj po ruchu król G7 okazuje się, że czarne matują przeciwnika. Okazuje się, że białe nie mają żadnej możliwości, żeby obronić się albo przed ruchem z D6, albo jak w przypadku partii, po król G1 nawet nie gramy tutaj, ponieważ no nie wiem, i tak, i tak wygramy, ale wiecie. Można zrobić to szybciej. Goniec idzie na C5, następuje król F1. No i jeżeli ktoś z Was chce, możecie policzyć tutaj mata, ponieważ jest forsowny mat Bobiego Fischera. Skoczek G3, król A1, goniec B4, król D1, goniec B3, pyk, 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 pyk. wieża C2, mat. Partia. Która przeszła do historii, ponieważ w zasadzie 3 czwarte tej partii, 41 ruchowej partii, to była w zasadzie jedna wielka kombinacja. Niesamowite, niesamowite, i to pokazuje geniusz bo jego Fischera. Szkoda, że jego historia potoczyła się tak, jak się potoczyła, ale czasami z geniuszami tak bywa. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Możecie w komentarzach też znać, czy jest jakaś partia, którą chcielibyście zobaczyć. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.